Witam Państwa bardzo serdecznie w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy Państwa tutaj gościć, szczególnie przy tak znamienitej okazji, jaką jest emisja monety z okazji stulecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Narodowy Bank Polski honoruje rocznice ważne dla naszego kraju, dla całego społeczeństwa. W związku z tym temat w postaci stulecia Polskich Sił Powietrznych jest tematem naturalnym, oczywistym. Uroczyste wręczenie monety. Chcemy, żeby ta moneta zdobiła gabinet dowódcy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Na monecie z okazji stulecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego widzimy z jednej strony na awersie samolot Fokker, pierwszy samolot, na którym polscy lotnicy uzyskali zwycięstwo na rewersie. Obecny podstawowy typ samolotu Polskich Sił Powietrznych F-16 Jastrząb. Moneta bardzo mi się podoba z tego względu, że na awersie i rewersie pojawia się to spięcie klamrą tego ponad stuletniego okresu historii lotnictwa wojskowego. Poznań postrzegany jest przez wielu jako kolebkę lotnictwa wojskowego, lotnictwa myśliwskiego. Kultywujemy tradycję wielu jednostek, dysponujemy najbardziej nowoczesnym sprzętem, jaki występuje w siłach powietrznych. F-16 jest samolotem czwartej generacji. Ten, który tutaj widzimy, to jest Block 52+, czyli bardzo zaawansowany już technologicznie. Ja latam na tym samolocie z ogromną przyjemnością. Jest to samolot przyjazny pilotowi, samolot, który pozwala poczuć wolność, ale też pozwala poczuć satysfakcję z tej misji i piękno tego zawodu, jakim jest zawód pilota wojskowego. Maszyna się rozpędza błyskawicznie, odrywa się od ziemi przy prędkości około 300 km na godzinę, ale cały czas bardzo szybko przyspiesza i około minutę od startu my już mamy prędkość przelotową, czyli 800-900 km na godzinę.